Stres jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od zawsze. Jeśli jest długotrwały, może i często prowadzi do depresji. Jednak z naukowego punktu widzenia związek stresu i depresji wcale nie jest taki prosty, zgodnie mówią psychiatrzy, ponieważ te dwa zjawiska wzajemnie się przenikają i to na wielu różnych płaszczyznach. Z jednej strony depresja może powodować niepokój i aktywować właśnie reakcję taką stresową, a z drugiej strony, jeżeli ktoś długo jest w przewlekłym stresie, to może to wywołać stan depresyjny. Podczas pierwszego Suwalskiego Forum Psychiatrycznego uczestnicy spotkania mieli okazję bliżej przyjrzeć się programowi redukcji stresu i poprawy jakości snu, którego autorem jest suwalski psychiatra dr Marcin Wróbel. Stres jak najbardziej też wpływa na jakość snu i z kolei jak sen jest gorszy, to niestety powoduje to jeszcze większy stres. Program ten realizowany jest w ośrodku, w Centrum Zdrowia Psychicznego Środowiskowym w Becejłach i polega na serii zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach tego programu przewidzieliśmy 8 sesji w odstępach tygodniowych. I każda z tych sesji zawiera w sobie część teoretyczną, czyli rodzaj psychoedukacji oraz część praktyczną, to znaczy zajęcia z fizykoterapeutą, które obejmują zarówno ćwiczenia takie rozluźniające, ćwiczenia czynne, rozluźniające, ale również ćwiczenia bierne, czyli korzystanie z łóżek rehabilitacyjnych. To są takie urządzenia generalnie bardzo bezpieczne, bardzo nieinwazyjne, których działanie doprowadza do relaksacji różnych grup mięśniowych. Stres powoduje również zwiększenie napięcia mięśniowego, które z kolei niepożądanie podtrzymuje reakcję stresową, ale też doprowadza do kłopotów ze snem. Tak rodzi się swoisty impas, rodzaj błędnego koła, które samodzielnie zatrzymać jest bardzo trudno. Każdy z nas doświadczył kiedyś bezsenności i wiemy, jak się wtedy czujemy, wiemy jak się czujemy wtedy na drugi dzień, kiedy jesteśmy niedospani, kiedy różne rzeczy nam słabiej wychodzą. I ogólnie stan niedospania wiąże się z takim pobudzeniem organizmu, czyli jakby z aktywacją tej osi stresowej. Uczestnicy programu redukcji stresu i poprawy jakości snu podczas terapeutycznych spotkań uzyskują wiedzę na temat wzajemnych zależności różnych reakcji organizmu na trudy dnia codziennego oraz na temat ich mechanizmów.